Halo, halo. Dzień dobry. Witam was w kolejnym odcinku z serii Versus. Tak jest, wracamy sobie z tą serią z nieco troszkę świeższym formatem niż dotychczas. Jak nie wiecie, co to seria Versus, to już wam szybko streszczę. Seria Versus jest serią, w której to wymyślamy sobie pojedynki różnych postaci. Czy to pojedynek postaci z wariackiego wyścigu kontra pierwsza obsada, czy to trzecia obsada kontra pierwsza obsada lub druga obsada. Do wyboru, do koloru. Dziś pojedynek pierwsza kontra trzecia obsada. Postać reprezentująca pierwszą obsadę to będzie Gwen, a postać reprezentująca trzecią obsadę będzie Amy. Tak więc zapraszam do oglądania. Pamiętacie, jak wspomniałem o tym, że seria wraca z odświeżonym formatem? No to spójrzcie na znaczniki w opisie lub na filmie. I od teraz będziemy sobie poświęcali minutę na szybki opis postaci, która będzie uczestniczyła w tym Versus. Tak, aby wam ułatwić, jaki segment filmu w tym momencie jest poruszony. A zatem zacznijmy od Gwen. Gwen, jak wszyscy wiemy, reprezentuje pierwszą obsadę. Generalnie jest ona gotką, która zakochała się w gitarzyście o imieniu Trent. Wiemy o tym, że boi się być zakopana żywcem oraz najadła się wstydu przez Heather, gdy ta przeczytała jej pamiętnik na oczach wszystkich. Niejednokrotnie pokazywała, że nie pozwoli sobie w kaszę dmuchać, lubiła wręcz uwielbiała się mścić na Heather. Była finalistką pierwszego sezonu. W drugim sezonie szło jej dosyć słabo, bo jak szybko się pojawiła, tak szybko odpadła. Miała zarzucany romans z Duncanem. Oraz to, że zerwała z Trentem po tym, jak dowiedziała się, że ten wszystkie wyzwania specjalnie dla niej przegrywał. W trzecim sezonie miała szansę się zreflektować i przez chwilę było całkiem dobrze, z wyjątkiem tego, że odbiła chłopaka Courtney i rozpoczęła ona konflikt, a nawet wojnę. A w Plejadzie Gwiazd, no to coś tam próbowała odratować, potem zerwała z Duncanem, a na końcu myślała, że jej więzi z Courtney powrócą, ale jednak wróciły dosłownie na chwilę. Tak więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o Gwen. Mamy sobie ją teraz omówioną, więc teraz przyszedł czas na Amy. Amy jest siostrą bliźniaczką Sammy, czy też Sami. Jak sama niejednokrotnie się określiła, jest tą lepszą siostrą, a Sammy lub Sammy według niej jest tą gorszą. Co można chociażby zobaczyć po tym, jak w arogancki sposób się wypowiadała o Sammy, mówiąc, że ona jest tą zapasową Amy i że jest najgorsza na świecie. Bardzo często swoje niedoskonałości zwalała na siostrę. Generalnie wydaje mi się, że nie była zbyt lubiana w szkole, bo jakiś powód jest do takiego, a nie innego zachowania. Szybko odpadła, potem wróciła, a następnie odpadła razem ze swoją siostrą, która jak miała w oryginale wylecieć, to zrobiła numer z zamianą bliźniaczek, tak aby ta bliźniaczka odpadła, która nie powinna odpaść. Widać, kto tutaj święci intelektem w tej rodzinie. A więc przechodząc do meritum. Jak widzę konflikt Gwen versus Amy? Cóż, to zależy. Bo jeśli zestawimy Gwen z pierwszych dwóch sezonów, powiedzmy, gdzie to faktycznie było jej widać dosyć mocny charakter, a nie tendencję spadkową, to tutaj wydaje mi się, że Gwen zmiotłaby z planszy Amy. Natomiast mam dosyć mieszane odczucia, patrząc na obecną zniszczoną Gwen. Tutaj jestem skory stwierdzić, że Amy wydaje mi się, że ma większe szanse na pokonanie Gwen. Choć może z tej zniszczonej Gwen zostanie jakiś stary charakterek? Może? Nie wiem. Tutaj wydaje mi się, że Gwen chcąc nie chcąc, ale ma marne szanse na wygraną. Cóż, takie jest moje zdanie na ten temat. A wasze? Jakie jest wasze zdanie na temat tego konfliktu? Piszcie na dole. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji tego kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję. I jak się spodobało, to dajcie łapkę w górę oraz jak macie ochotę, to udostępnijcie ten film, by trafił on do szerszego grona. Na razie i cześć i do następnego razu.